Prezentacja ma za zadanie zebrać informacje i metody różne i ciekawostki wynikające z najpopularniejszej metody, najpopularniejszych źródeł, czyli ksiąg metrykalnych. Bardzo podstawowych rzeczy, takich jak chrzty, śluby i zgony. Dla większości z nas na pewno te materiały będą w większości oczywiste, ale jakby założeniem tego wykładu jest, tej prezentacji jest to, żeby dostarczyć informacje takim średnio zaawansowanym, a także może też jakieś ciekawostki osobom, które już są bardzo zaawansowane, nawet się też pojawią. Więc jeżeli na koniec ktoś będzie miał jakieś uwagi, dodatki i inne pomysły, to będzie bardzo to ciekawe. Wykład jest przygotowany przez jakby nas, ponieważ cały czas rozmawiamy i korzystamy, czyli przez Towarzystwo Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne i Genealogię Polaków. Razem tutaj pracujemy i to wszystko, wszystkie te materiały pojawiały się gdzieś tutaj w historii. Także jestem bardzo wdzięczny za to, za te wszystkie rozmowy, które dotychczas miały miejsce. Jeszcze jedno powiem w kwestii technicznej. Całość, mam nadzieję, zarówno w postaci prezentacji, jak i nagrania, więc myślę, że będzie to w przyszłości być może taki materiał dla osób, które chcą pogłębić wiedzę. Gdy pracuję z różnymi ludźmi, bardzo często spotykam się z sytuacjami, że rzeczy oczywiste, wydawałoby się, wynikające z akt metrykalnych, czasem są dla nich zaskoczeniem. Informacje, które się znajdują na tych aktach w sposób wręcz oczywisty, czasem dla nich są czymś zupełnie nowym, a przecież są też takie informacje, które wynikają z naprawdę z detektywistycznej pracy. Podzieliłem więc te wszystkie informacje, które można, i metody, i sposoby na kilka grup i takie przedstawię. Mamy do czynienia z typowymi aktami bardzo często. Tutaj mamy piękny akt chrztu naszego papieża. Widzimy, że tych informacji na tym akcie zostało dopisanych bardzo dużo. Natomiast jest to zupełnie typowy akt, zupełnie typowego młodego człowieka, który się urodził i się nazywał Karol Józef Wojtyła. Więc z takimi materiałami zazwyczaj pracujemy. Ja może pominę pierwszą grupę akt, pierwszą grupę informacji prawie zupełnie, czyli to, co jest tak oczywiste, że już nie trzeba tego tłumaczyć, czyli że mamy dziecko, rodziców, mamy małżonków, chrzestnych, świadków i datę. To są rzeczy oczywiste, ale to jest jakby pierwsza grupa tych informacji, po którą można sięgać do źródeł metrykalnych, tych takich podstawowych. Oprócz tych podstawowych informacji mamy następnie drugą grupę informacji takich troszeczkę bardziej już uzupełniających, aczkolwiek te informacje również są widoczne dla osoby, która powiedzmy patrzy się uważnym okiem, już są widoczne, już można to odczytać, coś tu się dzieje. To na przykład jest taka informacja o małżonce, która urodziła się w zupełnie innym miejscu niż w parafii. I dzięki temu mamy informację, coś, co jest nie do znalezienia na przykład w genetece, czyli jeżeli wpiszemy w tym przypadku Marię Bielińską, Marii Bielińskiej nie znajdziemy, dlatego że urodziła się w Transylwanii. Informacja ta była też umieszczona, jest umieszczona zarówno u niej w informacjach o jej urodzeniu, o jej pochodzeniu, jak i też w zezwoleniu
w informacji o dostarczonym dokumencie, który jest załączony w akcie. Kolejna sprawa, która się może pojawić, którą mamy też czasem zaznaczoną na akcie, to jest chrzest uzupełniający, który powoduje, że dany akt może pojawić się później. Dziecko, które się rodzi w danym roku, tutaj w tym przypadku Michał Komorowski, urodzony w 1803 roku, nie był ochrzczony w tym dniu, to znaczy nie był wpisany, ponieważ miał chrzest z wody i nie został po prostu umieszczony w akcie. Dopiero w wieku 31 lat, prawdopodobnie z powodu ślubu, został ten chrzest dodatkowy poczyniony, warunkowy, i został ten akt wpisany. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że znamy mniej więcej datę urodzenia, a tego aktu no ewidentnie nie ma, to mogła nastąpić właśnie taka sytuacja, że ten akt pojawi się mniej więcej w dacie bierzmowania albo na przykład właśnie w dacie ślubu, czy czegoś, jakiegoś innego wydarzenia z życia, które wymagało posłużenia się aktem metrykalnym. Kolejną informacją, którą widzimy na aktach, oprócz tych podstawowych, to jest numer domu i to jest oczywiście ciekawa informacja, jeżeli ją skorelować na przykład z planem katastralnym, z mapą, to widzimy, że możemy umiejscowić daną osobę już na przykład na planie wsi czy miasta. Przy czym są jeszcze informacje takie, jak na przykład w tym przypadku, gdzie Emilia, córka rolnika Pawła Werenicy, urodziła się pod numerem 1. No, ponieważ to była rodzina rolnicza, rolników, włościan, chłopów, trudno przypuszczać, żeby urodzili się w numerze 1 w dworze, który zazwyczaj był oznaczany numerem 1. Ale musimy pamiętać o tym, to już wymaga trochę więcej wiedzy, że obszary dworskie czasem obejmowały połowę wsi i pod tym numerem 1 mógł się pojawić kowal, mógł się pojawić ekonom, administrator, jakiś woźnica, gracjalista albo właśnie ktoś, kto na przykład mieszkał w czworakach, jak tutaj w tym przypadku. Więc numer 1 niekoniecznie oznacza, że jest to osoba związana z właścicielem wsi. Ilość imion jest też umieszczona wprost na akcie, ale może być pewną informacją mówiącą nam o statusie i tak społecznym. I tak chłopi mają zazwyczaj najczęściej jedno imię. Często umieszczan, czy powiedzmy jakichś oficjalistów pojawiają się 2-3. Imiona już u szlachty, to już czasem bywa i więcej. W tym przypadku mamy akt, który jest aktem w Polsce, który ma najwięcej imion. Do tej pory nie udało się znaleźć żadnego, który by miał tych imion więcej. Jest to chrzest córki księcia Habsburga Marii Dolores. Ona używała imienia Dolores. 21 imion, przy czym te pierwsze dwa, Maria Dolores, to jest jedno imię i ona używała tego jakby drugiego, czyli była Maria Dolores, jednego imienia i potem 20. Więc to jest akt z największą ilością imion i widzimy, że no, rodzina książęca, w związku z czym wyraźnie wysoki status. Następnie mamy też informacje o ludziach, którzy są chrzestnymi bądź świadkami ślubu. I tutaj te informacje bardzo często zawierają wzmiankę o zawodzie danych osób. Tak jak w tym przypadku mamy Jana Ostrowskiego, ekonoma, we wsi Jawornik, to jest niedaleko Birczy, Jawornik Ruski. I chrzestnymi jego, to znaczy świadkami jego ślubu był Franciszek, ekonom i z kolei Felix Radziszewski, również ekonom. To były dwie miejscowości, które
były po prostu w pobliżu. W związku z czym widać od razu, że ten Jan miał dobry kontakt z innymi ekonomami, był związany z pewną klasą społeczną. Te informacje nam w pewien sposób go plasują w pewnej grupie środowiskowej. Zwracam też uwagę na coś, co się też może pojawić na aktach, mianowicie na iksik, czyli podpis, przy czym taki, który tutaj przy świadkach występuje, oni byli niepiśmienni, podpisali się krzyżykiem, przy czym może to być czasem zwodnicze, bo spotkałem się z sytuacją, że ktoś mówił, że takim świadkiem był ksiądz, jak tutaj w dolnym przykładzie ksiądz Piotr Węgrzyn, nie był księdzem, księżna Helena też nie była księdzem, tylko to były podpisy, tylko umieszczone po lewej stronie. Może to mylić, ale zazwyczaj wiadomo, o co chodzi. Bardzo częstym przykładem błędów, z którymi się spotykałem, wynikających z interpretacji aktów, jest interpretacja miesiąca zapisywanego po łacinie w sposób skrótowy. Tutaj przypadek chrztu, który się odbył w październiku, 27 października, zapisany jako Octobris. Octo to jest po łacinie 8, w związku z czym czasem ktoś może powiedzieć, że urodził się w sierpniu, bo widzi ósemkę. Tych możliwości było bardzo dużo zapisu, tak one wyglądały z cyframi, jak tutaj na dole zaznaczono. Spotykamy się z taką informacją. Również jeżeli badamy takie akty i mamy już na koncie parę lat doświadczeń, wiemy, o co chodzi i raczej nie popełniamy takich błędów. Ciekawą informacją, która może pojawić się na akcie, jest informacja o tym, że ojciec zmarł przed urodzeniem dziecka. I tutaj dwa takie przykłady, zapisany jako posthumus Jan Węgrzyn i zmarły Andrzej Eolim, Andrzej Ogonowski. Dla osoby niewprawnej może być to problematyczne, tym bardziej, że zapis ręczny powoduje, że może być trudność z odczytem i mogą się pojawić dziwne imiona albo jakieś interpretacje, tak jak tutaj wyszczególniłem. Należy pamiętać, że takie coś się może pojawić i tak to jest zapisywane. To by były te informacje, które po prostu pojawiają się wprost na aktach. Natomiast już większej sprawności detektywistycznej wymaga użycie informacji, które pojawiają się na aktach sąsiednich albo w innych, na innych aktach w księgach. I ta grupa informacji powoduje, że sięganie do całych źródeł, a nie tylko do jednego aktu, jest bardzo sensowne. Te ograniczenia, które czasem mamy, gdy ktoś przysyła nam tylko informację zawierającą jeden akt, albo na przykład pojawia się w mediach społecznościowych wycinek aktu i mówi: proszę o interpretację, odczytanie. To w tym momencie zabiera się możliwość analizy takiej poszerzonej. Jakie to mogą być przykłady? Zaczniemy od najprostszych, czyli na przykład takich jak w tym przypadku, gdzie w jednym dniu troje dzieci zmarło na cholerę w danej miejscowości. Łatwo możemy sobie wyobrazić, co się wtedy działo w tej wiosce, jaka panowała atmosfera, domy pobielone, wszystkie budynki namalowane białymi krzyżami albo czarnymi jakimiś znakami, płacz nieustanny, obawa, tak jak dzisiaj mamy pandemię, tak w 31 roku na przykład właśnie była bardzo mocna epidemia cholery. No i sytuacja była tragiczna. To jest oczywiście informacja taka, że o tym, co się działo wokół tych ludzi, którzy żyli w danej miejscowości, ale to jest informacja, którą zdobędziemy nie za pomocą jednego aktu, tylko właśnie porównania z tymi innymi aktami.
mogła być też zupełnie inna epidemia po prostu, ale obserwując akty zgonu i przyczyny tych zgonów, możemy się czegoś więcej dowiedzieć. Oczywiście ważną informacją wynikającą też z innych akt jest to, o czym wspominałem wcześniej, czyli zawód osoby, która jest świadkiem bądź chrzestnym. Bardzo często jest tak, że tylko inne akty pozwalają nam namierzyć, jakiego zawodu był ktoś z naszych przodków. W tym przypadku mój pradziadek Kazimierz Jaroszewski tylko jeden raz na jednym akcie występował jako regens bonorum, czyli ktoś w rodzaju takiego zarządcy dużymi dobrami. I tylko z tego aktu mogłem się dowiedzieć, że rzeczywiście miał w Krystynopolu, pełnił taką funkcję. Gdybym nie przeglądał całej księgi, gdybym nie miał dostępu do tej księgi, no to czegoś takiego bym nie znalazł. Co więcej, nie znalazłbym też za pomocą przeszukiwania geneteki. Musiałem sięgnąć do źródeł oryginalnych. Te informacje czasem pozwalają w ogóle wyjść ze ślepego zaułka, który powoduje, że nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. Te informacje na innych aktach. Tutaj podaję też przykład ze swojej rodziny. Mianowicie miałem naprawdę bardzo poważną zagwozdkę z moją prababcią Bronisławą Stecką, która urodziła się w miejscowości Ordów i nie było żadnej informacji, gdzie żyli jej rodzice, skąd mogli pochodzić. Ojciec był administratorem dóbr, nie ożenił się w Ordowie, w związku z czym nie było wiadomo, o co chodzi. Dopiero sięgnięcie do aktu ślubu siostry, czyli Franciszki Steckiej, pozwoliło się zorientować, że musiała ona dostarczyć dokument z parafii tartakowskiej. W Tartakowie zresztą nie z parafii rzymskiej, tylko z parafii greckiej. I to pozwoliło w ogóle ruszyć dalej z miejsca po kilku latach problemów. Także miałem też takie sytuacje, że w zupełnie innej parafii odbył się ślub i wtedy dopiero tam zupełnie przypadkowo można było spotkać te informacje, gdzie ktoś, skąd pochodził i ruszyć dalej z takiego ślepego zaułka. Warto też zawsze spojrzeć na koniec księgi, ponieważ niektórzy proboszczowie po prostu zapisywali rodzaj kroniki parafialnej. Tak jak w tym przypadku informacja o pożarze, który odbył się w Brodach, nie jest zawarta, nie znalazłem tej informacji w żadnym opracowaniu ani w żadnej gazecie, tylko i wyłącznie w księdze dotyczącej Lwowa. Natomiast informacja ta była istotna dla życia mieszkańców z tego okresu. Więc opracowując całość historii rodziny, wiadomo, że takie wydarzenia są bardzo istotne i ciekawe, ponieważ możemy coś więcej powiedzieć. Też możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Tutaj inna historia. Też z takiej kroniki parafialnej, mianowicie ślub powtórzony w 50-lecie ślubu, odnowienie przyrzeczeń, wielkie wydarzenie dla małej miejscowości. Zapewne wszyscy w tej miejscowości mówili, że takie coś się odbyło, w związku z czym możemy wręcz beletrystycznie opisać historię czy dany dzień, jaki miał miejsce za pomocą takich informacji. Zwrócę uwagę jeszcze na rzecz, która może pojawić się na oznaczeniu strony i to też jest informacja, którą należy zawsze skonfrontować z innymi stronami.
W tym przypadku tutaj zamieszanie z tą datą 1853, jakieś skreślenie, jakieś kleksy powodują, że trudno się zorientować, o jaką datę chodzi. W momencie, kiedy dostajemy tylko taki akt z takim ograniczonym odsłonięciem kawałka strony, możemy popełnić błąd. Miałem taki przypadek, jak tutaj opisuję, kiedy zapis na formularzu z 1800 roku został skreślony, zostało 3, dopisane 4 i 1 bardzo w mały sposób. I potem starając się odnaleźć akt urodzenia danej osoby, przeszukiwaliśmy lata od 1805 do 1815 i nie mogliśmy tej osoby namierzyć, ponieważ wynikało, że ona urodziła się w 1809 roku. Dopiero ponowne spojrzenie na dokument, na księgę metrykalną, zorientowanie się, że ta strona pochodziła z 1841 roku, a nie 34, pozwoliło się zorientować, że chrzest musiał się odbyć w roku 1817. A więc samo zdjęcie pojedynczej strony nie mogło nam rozwiązać tego problemu, dopiero musieliśmy spojrzeć na inną stronę, żeby się zorientować, jaki tam naprawdę jest rok. To również pokazuje, jak ważne jest to, żeby nie ograniczać się w operowaniu do jednej strony, do jednego aktu. Kolejną grupą informacji są takie, które wymagają już porównywania, które, no to już jest wiedza detektywistyczna, właśnie z innymi aktami. Począwszy od bardzo prozaicznej sprawy, takiej jak chociażby liternictwo. Tutaj na szczęście na tym jednym akcie mamy przykład literki dużej K, która mówi nam, że człowiek, który tutaj zawierał małżeństwo, nie nazywał się Romarnicki, tak jak to sugeruje nam zapis na górze, lecz Komarnicki. Natomiast bardzo często jest tak, że jeszcze w przypadku jakichś nietypowych literek musimy się odnieść do literek innych. To jest na jakimś mediach społecznościowych, na grupach na Facebooku bardzo często, że się zdarza, że ktoś daje jeden akt i mówi: bardzo proszę o odczytanie, jakie to nazwisko. Nie ma możliwości porównania z innymi aktami, nie ma możliwości zorientowania się, jak dany ksiądz zapisywał dany akt i wtedy skazani jesteśmy na gdybanie. Tylko przez porównanie tych literek jesteśmy w stanie odczytać właściwy sposób, nauczyć się, jak dana osoba pisała. Tutaj z kolei pokazuje przykład niezwykle zawiłej historii. Mianowicie w jednej miejscowości mieszkały trzy rodziny szlacheckie. Właściciele bielscy, ekonom, rodzina ekonoma Bielińskiego, Bielski oraz jeszcze mieszkańcy bilińscy. Wiadomo, że księża używają nazwisk czasem różnie, czasem piszą na słuch i zmieniają te nazwiska, w związku z czym Bieliński zostawał czasem Bilińskim, czasem Bielskim, Biliński, Bielińskim. Do tego dochodziło jeszcze to, że mieli oni wszyscy imiona, które się po prostu powtarzały, jak Jan, Józef, Maria, i zorientowanie się w tym gąszczu tej jednej historii było prawie że niemożliwe. Dlatego tylko i wyłącznie rozpisanie wszystkich trzech rodzin, pomimo tego, że mnie interesowała jedna rodzina, musiałem rozpisać wszystkie trzy rodziny i wszystkie ich relacje, żeby dopiero się zorientować, kto może być kim na danym akcie. A i tak nie udało mi się to do końca zrobić w dwóch przypadkach. Jeżeli jesteśmy przy nazwiskach, to warto pamiętać, że żeby nigdy nie przywiązywać się do jednej wersji nazwiska. Wynika to z tego właśnie, o czym mówiłem, że księża bardzo często pisali na słuch.
osoba, która w dodatku najczęściej była jeszcze niepiśmienna albo po prostu nie chciała jej się zerknąć, nie sprawdzała, czy został poprawnie napisany przez U z kreską, czy przez U otwarte, tak jak tutaj Leduchowski. Widać wyraźnie, że jest to ta sama osoba zapisana przez dwa U, ale księża wypisywali czasem informacje zupełnie w dziwny sposób. Zresztą dany człowiek nawet po prostu zeznawał, że nazywa się raz Gruba, raz Grubski, raz Grubiński. W związku z czym pamiętajmy tylko o tym, że żeby operować, żeby inne formy nazwisk też włączać i nie przywiązywać się do jednej formy nazwiska. W tym przypadku, gdybyśmy się przywiązali do nazwiska Leduchowski przez U z kreską, wyrzucilibyśmy akt Wincentego Leduchowskiego przez U otwarte, no bo widocznie to jest jakaś inna osoba. Taką ciekawą informacją, która może nam rzucić światło na pochodzenie na przykład żony albo męża w danej parze, jest analiza nazwisk, które pojawiały się szczególnie na bliskich kresach, w tych rejonach, gdzie było dużo wsi zamieszkałych przez różne narodowości. Okazuje się, że w sąsiednich wsiach nazwiska bardzo często miały różne końcówki, ale takie same dla danej wsi właściwe. Czyli na przykład był to jakiś Antoniuk w jednej wsi, Antoniuk czy tam Steciuk, w drugiej wsi był Antonuk, w trzeciej wsi Antonik, Antoniszczak i tak dalej. Te końcówki wyglądały tak samo, tak jak w tym przypadku. Tutaj się posługuję co prawda inwentarzem, ale dla skrócenia. Ale to wszystko może wynikać z ksiąg metrykalnych, z analizy aktów, gdzie mamy nazwiska, które kończą się tak samo, w podobny sposób. Mając nazwisko żony, które na przykład brzmiało podobnie jak Kwaśniuk czy Harasymczuk, to można domyślać się, że być może pochodziła z sąsiedniej wsi właśnie, gdzie mamy ten zestaw innych nazwisk. Jakby ustalenie grupy nazwisk, grupy końcówek nazwisk dla każdej z sąsiednich wsi pomaga nam czasem rozwikłać węzeł gordyjski, którego nie jesteśmy w stanie przejść dalej. Ciekawą analizą jest analiza, numerów. Mówiłem co prawda o numerach, ale tu chcę podać jeden przykład. Zamieszkiwania Karola Jaroszewskiego w czterech kolejnych latach widać wyraźnie, że miejsce jego zamieszkania się zmieniało. Była to inna numeracja, nie doszło tutaj do zmiany numeracji. Na początku mieszkał w numerze 189, potem w 64, na końcu w trzecim. Sugeruje to, że przeniósł się z być może peryferiów miasta, którym była Stara Sól, do centrum. Zgadza się to z tym, że pracował zresztą w urzędzie powiatowym, no i po prostu musiał znaleźć sobie dom bliżej pracy, może mu było wygodniej, może był to większy i lepszy dom w centrum miasta. Lepiej mu się funkcjonowało i możemy obserwować jego przemieszczanie się. Można też wyobrazić sobie odwrotne, zdarzały się sytuacje. Obserwujemy w przeciągu 20 lat, że oczywiście porównując to najlepiej z mapą, z planem katastralnym, że dana osoba przechodziła z jakiegoś dobrego miejsca we wsi na coraz gorsze, bo na przykład ubożała i zmieniała po prostu miejsce zamieszkania. Te miejsca, zmiany miejsc zamieszkania we wsi, w obrębie wsi były dość częste. Dawniej były związane na początku XIX wieku, jeszcze w XVIII wieku, były związane z na przykład z powiększaniem się rodziny. Jeżeli miał dany chłop miał więcej dzieci, no to dostawał większą, bardzo często dostawał większą większy dom i również większe zadania wtedy miał do
wykonania w pańszczyzny więcej musiał tego podatków pracy zapłacić. To też możemy właśnie wywnioskować za pomocą analizy poszczególnych numerów. Natomiast, tak jak mówiłem, do historii wsi, szczególnie do historii właśnie rodzin szlacheckich, bardzo ciekawymi aktami są takie, które pojawiają się niekiedy. To są umierające samotne osoby w domach określonych numerem 1, w dużym wieku, w starości jakiejś. I te osoby oczywiście są innego nazwiska niż właściciel. Nie jest się w stanie związać ich genealogicznie. W tym tutaj dwa przypadki takich osób. To są bardzo często gracjaliści, jakieś osoby, które były poprzednio na przykład nauczycielkami, jakimiś bonami do dzieci, albo ktoś był jakimś długoletnim na przykład ekonomem i został po prostu na dobrym chlebie, tak zwanej gracji, do końca swoich dni. Od razu nam to wizualizuje całą sytuację, że ten właściciel wsi był dobry, że chciał się odwdzięczyć, że ten kontakt z tym właścicielem był wieloletni, długoletni, taki zażyły, że w jakiś sposób się tej osobie podziękowało, w związku z czym mamy tutaj z takich bardzo drobnych akt metrykalnych informacje, jakie wyglądały, panowały stosunki we dworze. W przypadku badania rodziny szlacheckiej taki akt o gracjalistce, czy tutaj gracjaliście, dużo nam mówi o samym człowieku i samym właścicielu. Zwracam też uwagę na formę zapisu. Taka forma jest też czymś, co nam może podpowiedzieć, jaki był status danej rodziny. Tutaj przypadek pokazujący dwa szerokie zapisy oficjalistów, dzieci ekonoma i poniżej pięć wąziutkich zapisów zwykłych rolników. Widać wyraźnie różnicę w szerokości, w zajmowaniu tych akt. Te akty ekonoma są bardzo takie czytelne i również zapisane są innym atramentem, co niestety spowodowało, że ten atrament szybciej wyblakł i my w tym momencie widzimy ten atrament bardziej szaro, czy tam bardziej brązowo to jest. Tutaj przykład już zupełnie kuriozalny takiego zapisu, gdzie w parafii Sokal miejscowy lekarz miał urodzenie swojego dziecka, zapisał na trzech kartach, podczas gdy wszyscy inni zostali zepchnięci na marginesy. Zresztą ten lekarz był dość wredną osobą, ponieważ wykopał w sposób bardzo nieuczciwy poprzedniego lekarza. Tam się szarogęsił, uważał się za strasznie ważnego. Czy tak było do końca, też nie wiadomo, bo to są tylko opinie innych. Być może to są opinie kogoś zawistnego, ale no, mamy tutaj informację wynikającą z pewnej historii w gazetach i mamy tutaj taki akt, który nam od razu rzuca, pokazuje informację, jakby jedno z drugim się zgadza, łączy. No i wszyscy inni musieli zostać zepchnięci na marginesy. Ta informacja, która występuje na boku aktu, jakiego pochodzenia, jakiej klasy społecznej była dana rodzina. Bardzo często to są te zapisy właśnie rustici, laboriosi, incola w stosunku do włościan. W przypadku mieszczan no to będzie czasem cives, honestus, famulus, będą się pojawiać, ale okazuje się, że nie można się do tego bardzo przywiązywać, dlatego że pomimo tego, że każdy z tych słów znaczy trochę co innego,
to w jednej wsi mogło się zdarzyć, że poszczególni księża stosowali po prostu inną formę zapisu na te same osoby. I tak mamy tutaj w przypadku parafii w Birczy, gdzie trzej po kolei księża inaczej po prostu zapisywali włościan, czyli właśnie Rustici, Laboriosi, Incola. Co więcej, czasem niektórzy używali wręcz zapisu ambo, czyli oboje. W domyśle, że oboje małżonkowie na przykład, albo oboje chrzestni byli tego samego stanu włościańskiego, chłopskiego. Tak samo nie należy się przywiązywać do tych słów honestus, famulus, cives, ponieważ one też bywały przez księży dość w różny sposób interpretowane. Pomimo tego, że dotyczyły powiedzmy rzemieślników na przykład, czy tam jakichś urzędników, to księża czasem po prostu mieli zwyczaj zapisywać to inaczej. Nic nie zrobimy. No. Po prostu to, że ktoś jest honestus, wcale nie znaczy, że miał jakąś funkcję. Mógł być po prostu mieszkańcem i tyle. Bardzo ciekawą informacją wynikającą z porównania jest informacja dotycząca pracy wspólnej osób, ojca i chrzestnych. I tutaj zwracam uwagę na takie przypadki, że żeby w momencie, kiedy mamy na przykład ojca, tak jak tutaj Jana Zakrejsa i chrzestnego Jana Frilingera, sprawdzić, czy przypadkiem Jan Frilinger nie miał gdzieś dzieci i kto był jego chrzestnym. Kto był chrzestnym jego dzieci albo świadkiem ślubu. Może się okazać, że na przykład jednym ze świadków był Jan Zakrejs, albo na przykład jeszcze ktoś inny związany w jakiś inny sposób na innym akcie z tym Janem Zakrejsem. I to powoduje, że powstaje nam grupa znajomych, przyjaciół, którzy być może pracują w jednym miejscu. Jeżeli na przykład wszyscy ludzie związani z tym Janem Firlingiem i jeszcze z tą drugą osobą pracują w jednym miejscu, podpowiada nam to, gdzie mógł pracować ojciec, ten Jan Zakrejs. Więc nie ograniczajmy się tylko i wyłącznie do aktu o danym nazwisku z danej miejscowości, ale na przykład właśnie sprawdzajmy, co robili też chrzestni, w jaki sposób ci chrzestni pojawiali się na kartach ksiąg metrykalnych. Takim przypadkiem jest tutaj, są te dwa akty, w których Franciszek Richter po pewnym czasie miał córkę. Franciszek Richter, świadek na chrztu dziecka Mateusza Ortnera, miał sam chrzest swojego dziecka i okazuje się, że tenże Franciszek Richter mieszkał pod tym samym numerem domu, co Mateusz Ortner. A więc po prostu Mateusz czy Maciej Ortner poprosił na świadka swojego sąsiada, z którym razem mieszkali w tym samym budynku. Pokazuję tutaj przypadek bardzo ciekawy teraz, mianowicie akt zgonu z powodu morderstwa. Historia była następująca. Jakub poszedł do pracy do sąsiedniej miejscowości i tam niestety został zabity przez ekonoma podczas jakiejś sprzeczki widocznie. Jędrzej Turczyński niestety pofolgował sobie za bardzo, albo wydarzył się jakiś przykry wypadek, tak, że ten Jakub został uśmiercony. Szukając zgonu Jakuba w miejscowości urodzenia, będzie, no nie natrafimy na nic, nie znajdziemy tej informacji. Natomiast patrząc się z kolei na akty chrztu na przykład dzieci Jędrzeja Turczyńskiego, też nie będziemy wiedzieli, jakim był człowiekiem. Dopiero ten akt śmierci Jakuba, zupełnie niezwiązany z rodziną Turczyńskiego, pozwoli nam powiedzieć, że być może był to okrutnik, być może był to taki typowy oficjalista zły, który zbytnio sobie folgował
bijąc na przykład pracowników. Ciekawą informacją, którą możemy wywnioskować też poprzez porównanie z innymi aktami, czasem zdarzającą się jest to, kto dokonywał ślubu. Zazwyczaj tę informację pomijamy i nie patrzymy się na to. Zazwyczaj najwyżej po prostu, jeżeli już, to zaznaczając, że coś takiego miało miejsce, że ktoś tam tak się nazywał, jakiś tam ksiądz, który udzielał ślubu. A tymczasem, tak jak w przypadku tego aktu, może nam to podpowiedzieć, poinformować nas to może o pewnej historii. Mianowicie w tym przypadku młody Stefan Topolnicki zawierał ślub z... Przepraszam, to jest Maria, córka Jerzego Topolnickiego, zawierała ślub ze Stefanem i nagle się okazuje, że ten ślub błogosławił paroch innej parafii, ponieważ to jest parafia Isaje, a tutaj nagle ślubu udziela paroch, czyli proboszcz grekokatolicki z parafii w Turzem. Było to spowodowane tym, że Maria była córką Jerzego, który był księdzem właśnie parochem tejże parafii Isaje, a więc on sam poprosił sąsiedniego parocha na to, żeby im ślubu udzielił. Ja pokazuję, w takich przykładach pokazuję takie sprawy ewidentne, ale może się zdarzyć, że taki akt nie będzie opisany, że panna Maria, córka księdza Jerzego, nie będzie napisane, że to jest córka księdza, po prostu będzie córka Jerzego i tyle. Nie będzie informacji, dopiero przez porównanie, że przecież ten Jerzy był parochem tutaj w tej miejscowości, będziemy wiedzieć, dlaczego ślubu udzielał paroch innej parafii. Następnie chciałem zwrócić uwagę na już bardzo zawiłe sytuacje, które zdarzyły mi się w sposób podczas prac genealogicznych. Mianowicie na sytuacje, w których mamy osobę nieślubną, jakby się wydawało, i co nie zawsze jest prawdą. W tym przypadku osoba, która się urodziła ZA, tak to nazwałem dla uproszczenia, ma nazwisko A, tak? Ma nazwisko A, jest to dziecko nieślubne pani, która ma nazwisko C i nie wiadomo dlaczego to nazwisko A się pojawia. Sugeruje nam to, że być może miała jakiś związek z Lewy, z osobą o nazwisku A, a przecież ona była ślubną osobę o nazwisku B. Dopiero wyjaśnienie całej historii pojawia się w momencie, kiedy znajdujemy, że ta osoba X o nazwisku B miała na nazwisko pierwotnie A. I w tym momencie wiemy już, jaka była historia. Mianowicie człowiek ukrywał się widocznie, albo po prostu chciał zmienić sobie nazwisko. Ożenił się X, ten człowiek A, ożenił się z panią o imieniu C, zmienił sobie nazwisko na B i gdy urodziło im się całkiem legalne dziecko, po prostu oboje nadali mu imię A, ale w księdze metrykalnej występuje jako dziecko nieślubne. Prosta analiza, że pani o C nazwisku miała pozamałżeńskie dziecko, jest tutaj rozwiązaniem błędnym. Dopiero analiza zupełnie innych akt pozwala nam rozwikłać tą historię. Tutaj drugi przypadek, posłużę się już nazwiskami konkretnymi osób. Dość podobny, ale troszeczkę inny. Też historia wyglądała w taki sposób, że Felix Osowski był
był dzieckiem pani Osowskiej z niewiadomego łoża, z kimś, z ojcem o niewiadomym nazwisku. Tymczasem pani Osowska nie była z domu Osowska, tylko była po mężu Osowska. Dopiero zmiana przez Feliksa nazwiska na Skórnicki pozwoliła zasugerować, że ojcem może być ten Andrzej Skórnicki, Adam, przepraszam, Skórnicki, ale pierwsze, co się nasuwa, to, że Feliks Osowski jest dzieckiem adoptowanym przez Adama Skórnickiego i dlatego zostało zmienione nazwisko. Tymczasem Feliks był rzeczywiście synem Adama Skórnickiego, który wcześniej nosił pierwotnie nazwisko Osowski. Zagmatwana historia, która może nas wprowadzić w piękny sposób w błędny kanał, w ślepą uliczkę, która dopiero się rozwikuje w momencie, kiedy znajdujemy historię, że ten Adam rzeczywiście zmienił nazwisko i ukrywał się po powstaniu styczniowym. Taka sama sytuacja mogła nastąpić w XX wieku. Był taki, taka była ustawa, która umożliwiała ukrycie, że dziecko było poczęte w czasie najazdu niemieckiego czy rosyjskiego. O to chodziło, żeby dzieci takie spłodzone przez przemierzające wojska, żeby takie dzieci nie musiały się wstydzić swojego pochodzenia. I robiono to w ten sposób, że dziecko, tak jak w tym przypadku Katarzyny Sosnowskiej, Marianna Sosnowska, wpisywano mu, temu dziecku, do aktu fikcyjnego ojca Kazimierza Sosnowskiego. Pojawia się więc sytuacja, w której szczególnie na przykład na wypisie aktów albo na wtórniku nie ma informacji, tak jak tutaj w tym przypadku, o tym, że to jest na podstawie jakiejś ustawy, tylko mamy po prostu informację, że Katarzyna jest dzieckiem Kazimierza Sosnowskiego i Katarzyny, że Marianna jest dzieckiem Katarzyny, jeszcze raz, że Marianna jest dzieckiem Kazimierza Sosnowskiego i Katarzyny o niewiadomym nazwisku. Szukając dalej, brniemy w sytuację, która nie istnieje. Będziemy poszukiwać rodziców Kazimierza Sosnowskiego i nie znajdziemy takich, bo takich nie było, po prostu nie było Kazimierza Sosnowskiego. Ta ustawa odnosiła się co prawda do dzieci wojennych, ale miała zastosowanie także, tak jak w tym przypadku, do dzieci urodzonych znacznie wcześniej, z nieprawego łoża i można było w ten sposób sobie to nieprawe łoże ukryć. Tutaj ciekawy przypadek, który się czasem pojawia, mianowicie podwójny akt zgonu. Widać wyraźnie, że mamy tą samą Elżbietę, prawdopodobnie, która w odstępie 12 dni umiera po raz drugi i to jeszcze w wieku 6 lat, a poprzednio miała 3 lata, czyli w przeciągu 12 lat postarzała się o 3 lata. Raz umarła na koklusz, drugi raz na szkarlatynę. I ja muszę przyznać, że w tym momencie nie mam żadnych informacji, czy były to dwie Elżbiety tych samych rodziców, córki tych samych rodziców, czy też była to jedna Elżbieta wpisana błędnie. Jeżeli nie znaleźlibyśmy aktu chrztu, no to dwóch aktów chrztu, dwóch Elżbiet, można tutaj tej sprawy nie rozwikłać. Być może nie musiało być tak, że być może było tak, że po prostu jeden pierwszy zgon został podany przez jedną osobę, drugi zgon został podany przez drugą osobę. To jest wtórnik, te akty są wtórne, w związku z czym mamy zapisane tą samą ręką w zasadzie. Ale mogło się okazać, że po prostu
ksiądz nie zauważył, że już był raz wpisany ten zgon. Być może po prostu tutaj sugeruje ten przyczyna zgonu, sugeruje, że zostały podane dwie różne historie. Być może myślano, że to dziecko umrze wcześniej, umarło dopiero później. A być może była taka sytuacja, że już wcześniej było tak, że pierwsza Elżbieta się urodziła, już miała umierać, wtedy się urodziło drugie dziecko, dano mu imię Elżbieta, tak samo, ale dziecko przeżyło i żyło jeszcze 3 lata. Być może tak wyglądało to w ten sposób. Trudno to zweryfikować. W każdym razie też uważna analiza innych akt pozwoliłaby ewentualnie rozwikłać tą zagadkę. Tutaj pokazuję typowy błąd w zapisu księdza w przypadku tej cyferki 1 w rubryce dziecko nieślubne. Michał był ewidentnie synem Iliasza Styciuka i Michaliny, Anastazji, przepraszam, i oni mieli ślub 3 lata wcześniej i z całą pewnością było to dziecko po prostu ślubne, tylko ksiądz po prostu się machnął i wpisał w innej rubryce. Nie chciał już poprawiać albo nie zauważył błędu. Takie błędy się zdarzają i czasem są przyczyną poważnych błędów, które są w zasadzie w literaturze nie do poprawienia. Tutaj pokazuję błąd, który funkcjonuje zarówno w Wikipedii, jak i w słowniku biograficznym. Generał Leopold Szyjkowski figuruje jako urodzony w Żydaczowie i wszyscy szukali jego rodziców, nikt nie mógł tego znaleźć. Był to zagadka, skąd się wziął. Ponieważ w Żydaczowie nie było żadnych akt, a urodził się, no więc nikt nie wiedział, o co chodzi. Dopiero wymyślenie, że mógł urodzić się gdzie indziej, mianowicie urodził się w Żywaczowie, to wyraźnie widać, że urodził się w Żywaczowie, pozwoliło posunąć tą genealogię dalej. Przy czym zmiana tego w Wikipedii jest praktycznie niemożliwa z tej przyczyny, że Wikipedia stosuje zasadę encyklopedyczności. Skoro polski słownik biograficzny podaje, że urodził się w Żydaczowie, to akt metrykalny nie ma tu nic do znaczenia i jakiś niewalda, który taki akt poda, będzie uznawany za niszczyciela hasła, w związku z czym zmiana tego na prawidłowo jest praktycznie niemożliwa. Wreszcie chciałem jeszcze pokazać informacje, które mogą wynikać z braku informacji. Jak wiadomo, to już jest taka najbardziej zaskakująca i najbardziej dziwna grupa informacji, które możemy jeszcze wyczytać z ksiąg metrykalnych. Jak wiadomo, pierwszą zasadą genealogiczną jest brak informacji jest też informacją. Oczywiście taki brak może dotyczyć tego, że aktu nie ma po prostu, w związku z czym wydarzył się w jakiejś innej miejscowości. Możemy na podstawie informacji, że ktoś figuruje jakiś ojciec, a potem nie figuruje, możemy się domyślić, że w międzyczasie zmarł, chociaż nie mamy aktu zgonu. Natomiast są jeszcze innego typu informacje, których brak. Przykładem takiego ciekawego zdarzenia są historie związane z oficjalistami dóbr prywatnych. W tym przypadku mamy Justynę Cieszanowską i Paulinę Cieszanowską, które były akurat chyba właścicielkami nawet. Pojawiają się one trzykrotnie na aktach sztu w tejże parafii. I w ten sposób również często jako chrzestni byli proszeni właśnie oficjaliści, ekonomowie, administratorzy dóbr czy jacyś leśnicy. To były osoby, które były poważane we wsiach i często były wybierane na chrzestnych bądź świadków. Natomiast co się stanie, jeżeli dana osoba była bardzo negatywnie odbierana? Wówczas taka osoba nie była proszona na świadków, czy na świadka, czy na chrzestnego. Jeżeli mamy brak informacji o tym, że w całej księdze
wiemy, że on był w tym momencie ekonomem, ten ktoś, a no nie ma go na żadnym akcie, możemy przypuszczać, że jednak lubiany nie był. Czyli to jest informacja, która wynika bezpośrednio z tego, że nie występuje nigdzie na aktach ten człowiek. Zdarzają się też sytuacje, czasem opisane, ale najczęściej nieopisane. Tutaj mam dwa przypadki takich opisanych wydarzeń, że przez pewien czas w danej parafii nie było w ogóle zapisów metrykalnych prowadzonych. W jednym przypadku jest to podyktowane wydarzeniem, obchodami jubileuszu, który odbywał się w Brodach. Przez 2 miesiące we wrześniu, październiku nie był notowany żaden ślub, ani żadnych chrzest, a z tego powodu, że po prostu tak dużo było tych imprez, że przesunięto wszystkie inne na czas późniejszy i zostało to wyraźnie napisane explicite w aktach. Tutaj w księdze 1707 roku pod Częstochową nastąpił najazd kozacki i też mamy taką informację, że przez 3 miesiące z powodu pewno jakichś szkód wielkich nie odbywały się żadne zapisy metrykalne, dopiero zdarzyło się to później. Natomiast najczęściej księża nie zapisywali takich informacji, po prostu widzimy, że nagle jest brak 3 miesięcy w aktach. A więc mamy podejrzenie, że coś musiało się tam ciekawego wydarzyć w tej parafii. Bardzo często w przypadku takich dzieci, które nie mają rodziców, możemy podejrzewać, że było to dziecko podrzucone. Tutaj podaję jako przykład widoczny informację, że Walenty nieznanego nazwiska był przyjęty ze szpitala, miał 2 lata i to jest szpital Dzieciątka Jezus, a więc był przyjęty z sierocińca, ewidentnie tam był prowadzony sierociniec. I teraz tak, to jest akt pierwopisowy. W akcie wtóropisowym prawdopodobnie nie pojawi się ta informacja, że został przyjęty ze szpitala, tylko po prostu będzie zgon bez podania nazwiska albo bez podania rodziców. Nie będziemy wiedzieli, skąd się ten człowiek wziął, a mogło się zdarzyć tak właśnie, że był dzieckiem sierotą albo podrzutkiem. Takich niestety było dość sporo i potem następowało ich życie jakieś. Często się żenili. Miałem przypadek, że taka osoba ze szpitala, właśnie tego samego szpitala, miała aż 34 dzieci z 3 żonami. W związku z czym dużo przypadków poszukiwania rodzica i jego przodków niestety utknęło w punkcie martwym. Dopiero wówczas, gdy się dowiedzieliśmy, że ten człowiek pochodził ze szpitala Dzieciątka Jezus. A tutaj podaję ciekawe sytuacje, w których też zapisane na akcie, w którym dziecko z prawego łoża nie ma ojca. Mogło się tak wydarzyć, ponieważ matka nie chciała wpisać tego ojca. Pokłóciła się z nim, powiedziała, że nie będzie go wpisywać, w związku z czym nie podała, kto jest ojcem. I pomimo tego, że dziecko było z prawego łoża, to matka się nie zgodziła. Oczywiście w tym przypadku widzimy to napisane, ale bardzo często może być tak, że tej informacji po prostu nie będzie, albo w księdze wtóropisowej nie będzie ta informacja zapisana. To jest taki długi jeden akt na 2 stronach, dlatego jest rozbity na 2 sposoby, ale to czerwone kółko oznacza ojca. Tutaj był zapisywany ojciec. Na zakończenie chciałem pokazać jeszcze kilka ciekawostek, bo to powiedzmy, że ten cały zasób wyczerpał jakieś metody, które mogą się pojawić przy poszukiwaniu akt, ale zdarzają się różne ciekawe historie, na przykład, które też mogą być oczywiście powodem do zagadek. Tutaj mam przypadek powtórnego, wydawałoby się, chrztu osoby, która miała 114 lat w chwili od urodzenia.
Jan Szlachcic został ochrzczony w 1784 roku, a urodził się w 1670. Tak by się wydawało. Natomiast historia jest tutaj taka, że na początku zaborów Jerzy Topolnicki bardzo się bał o to, żeby po prostu nie zostać zdeklasowanym. W związku z czym przy każdym możliwym akcie urodzenia swojego dziecka czy jakiegoś ślubu wprowadzał informacje, które miały potwierdzać jego szlachectwo, to, że gdzieś tam w 1670 albo w innych latach jego pradziadek czy prapradziadek zrobił jakąś donację na przykład z własności dla kogoś innego. I on to po prostu umieszczał na każdym akcie, a tutaj już po prostu po raz któryś wpisane to było w sposób skrótowy i wyszło, że Jan się urodził w 670 roku. Ta ciekawostka również nam mówi właśnie o tym, jak warto poszukiwać wszystkich innych akt i sprawdzać, co się na innych aktach dzieje i jak bardzo to jest istotne, żeby sięgać do innych materiałów. Tutaj mamy przykład niezwykle ciekawy, ponieważ jest to chrzest prawdopodobnie dorosłej osoby stanu religii poprzednio żydowskiej, która przechrzciła się na religię rzymskokatolicką w Czchowie. I co ciekawe, świadkami tego chrztu było aż 16 osób, wszyscy stanu szlacheckiego. W 8 parach bardzo rzadko się zdarza taka duża liczba. Widocznie ów Stanisław Kwieciński był kimś bardzo ważnym poprzednio, może jakiś na przykład ktoś z KHU albo kogoś, możemy w ten sposób podejrzewać. Takie kwiatki też się zdarzają. Ksiądz nabazgrał, ale potem dokonał radosnego rysunku i takie informacje też mogą się pojawić czasem na aktach metrykalnych. Podsumując, chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na to właśnie, żeby co nam mówią te informacje, te wszystkie metody, żeby sięgać dalej do ksiąg metrykalnych, żeby sprawdzać sąsiednie akty, żeby nie ograniczać się tylko do jednego aktu. Również przy okazji mam nadzieję, że ten głos będzie gdzieś słyszalny, żeby pracownicy na przykład parafii czy archiwów diecezjalnych nie ograniczali się w udostępnianiu akt tylko do jednego aktu, tak jak to się może zdarzyć. Tutaj mam z archiwum diecezjalnego w Przemyślu bardzo smutny przykład, kiedy osoba, u której zamówiłem akt, po prostu zasłoniła resztę. Nie mogłem się w żaden sposób zorientować co do niektórych zapisów. Zapis był bardzo nagryzmolony i trudno naprawdę było zrozumieć, jakie jest liternictwo, jakie jest pisanie tego księdza. No to są sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Wręcz przeciwnie, właśnie osoby, które pracują z archiwami diecezjalnymi szczególnie, powinny wiedzieć, że jak ważne to wszystko jest. I powołam się tutaj na słowa Ojca Świętego, który bardzo często nawiązywał do genealogii, szczególnie w liście do rodzin, który mówił właśnie: człowiek świadomy swej tożsamości płynący z wiary chrześcijańskiej kultury, dziedzictwa ojców i dziadów, zachowa swą godność, znajdzie poszanowanie u innych, będzie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, w którym żyje. Wiem, że niektórzy mogą mieć inne zapatrywania religijne, ale cytuję tutaj te przykłady po to, żeby uzmysłowić właśnie tym osobom pracującym przy archiwach diecezjalnych szczególnie, jak ważne jest odnoszenie się do genealogii i jak ważne to są źródła dla nas badających swoje korzenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałem tylko powtórzyć, że ten materiał będzie udostępniony zarówno na stronie Genealogii Polaków, jak i Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, czy to w formie prezentacji, czy to w formie wykładu, filmu. Dziękuję za uwagę. Pięknie dziękujemy, Marcin. Pięknie dziękujemy. No powiem, że jestem pod dużym wrażeniem. Kłaniam się nisko. Proszę Państwa,
Czy są jakieś pytania, bo cały czas na podglądzie czat spotkania i nikt nie zadał pytania, no, aż nie chcę wierzyć. Ktoś zgłaszał się AWP? Bardzo proszę. Chciałem się odnieść do kwestii stóz wody. Mianowicie to nie jest kwestia taka właśnie prosta, że skoro był chrzest wody, to była, powiedzmy, obawa o życie dziecka. Spotkałem się z zapisami takimi, że chrzest wody dokonał wikary, potem po nie za długim czasie z ceremonii dopełnił proboszcz. Konsultowałem tę kwestię z doktorem Stanko. Nie potrafił nic na ten temat powiedzieć. Próbował budować jakieś takie teorie, że może wikary jakiś miał ograniczony zakres obowiązków czy uprawnień. Więc to i takie sytuacje bywały. Przy czym oczywiście jeszcze przecież nawet jeśli z jakiegoś powodu wikary został wezwany do ochrzczenia tego dziecka, to jest taka instytucja jak chrzest domowy, no więc to i to powiedzmy ten chrzest, potem dopełnianie chrztu przez proboszcza tam z ceremonii, to było na bieżąco wpisane, więc to nie jest taka jednoznaczna sytuacja. Tak, no, ksiądz proboszcz mógł na przykład wyjechać, prawda, przecież nie musiał siedzieć cały czas. Poza tym byli ludzie, którzy tak, pomimo tego, że był bardzo silny nakaz i wręcz kary za niewpisanie, to byli ludzie, którzy folgowali sobie, no szczególnie jak mieszkali gdzieś daleko od kościoła parafialnego, na przykład w Samborze mam kilka takich przypadków, że po prostu ludzie nie wpisywali tego przez długi czas, przez tam kilkanaście dni na przykład. Nie wiązało to się z jakimś zagrożeniem życia, myślę, tylko po prostu jakimś takim trudnością dojazdu na przykład. O. No ale już wikary, przyjeżdżając do dziecka, mógł dokonać pełnego, prawda, legalnego chrztu. No. No, nie no, każdy dokonuje legalnego chrztu, nawet położna, jeżeli to ja wiem, ale tak. Mówię z punktu, tak powiem, no, według wszelkich reguł takich, powiedzmy, kościelnych, powiedzmy, nie... niepodyktowanych groźbą o życie. Tak, tak. Nie, no, oczywiście nie rozstrzygniemy tego w przypadku akurat naszego tanku. No, tak też może takie są napisy. Tak jest. Ktoś jeszcze ma pytanie? Mi pani Lucyna pyta, w jakich dokumentach można szukać informacji o zmianie nazwiska? Z tego, co ja wiem, to znaczy tak, no w księgach metrykalnych pojawiają się takie informacje. Miałem do czynienia na przykład z osobą, która przodkiem księdza proboszcza z Wieliczki, ojcem, który nazywał się Szewczyk i zmienił nazwisko na Osuchowski. Ten ksiądz w czasie powstania styczniowego był potem proboszczem w Wieliczce. Natomiast informacje o tym, że zmienił nazwisko, nie znaleźliśmy w żadnym innym dokumencie, tylko w kartce, która była włożona do kapliczki, którą tenże chyba bodajże Tomasz ufundował. I tam było wyraźnie napisane, że on zmienia nazwisko z Szewczyk na Osuchowski. Więc trudno jest takie dokumenty znaleźć. Po prostu czasem się to pojawia w księgach metrykalnych jest zapisane jakiś tam Abramowski Wel Zygałowicz, tak na przykład. W ten sposób. Pani Anna pyta, jak szukać dodatkowych informacji w księgach XVIII-wiecznych bez formy tabelerycznej? Ja myślę, że te same metody, które tutaj funkcjonowały, które tutaj pokazałem na przykładzie większości tych aktów XIX-wiecznych dla uproszczenia, będą też funkcjonowały w XVIII wieku.
Aczkolwiek musimy pamiętać, że bardzo często w tych księgach informacje są bardzo skrócone. Na przykład mam też znowu na myśli Wieliczkę. Mam, tam jest bardzo fajny przykład, bo są materiały dotyczące nawet z XVIII wieku, z XVII wieku. Tutaj są osoby, które indeksowały te księgi metrykalne, w związku z czym wiedzą, o co chodzi. I tam jest tylko i wyłącznie imię, nazwisko i nawet czasem nie ma nazwiska matki. W związku z czym znowu mamy tekst, ale przez porównanie z innymi aktami znowu będziemy potrafili pewne informacje dodatkowe wyciągnąć. Znowu taka uwaga moja, żeby jednak sięgać do tych innych aktów, przeglądać nawet całe księgi, jeżeli można, szczególnie w przypadku jakichś ślepych zaułków, których nie jesteśmy w stanie rozwikłać. Na pewno są ludzie tutaj, którzy potrafią na to lepiej jeszcze odpowiedzieć, także byłbym też ciekawy, przecież mamy wszyscy doświadczenie jakieś i wiemy, jak tutaj odpowiedzieć w tym temacie. Ja tutaj nie jestem jedynym człowiekiem, który pracuje z księgami metrykalnymi przecież. Na czacie nie widzę pytania zadanego, to może ktoś z uczestników chce wprost zadać. To bardzo proszę włączyć sobie mikrofon i zadać pytanie. Ktoś się zgłasza w momencie, ktoś nie wiem, kto to jest. Kto to Gienia robi. Się zgłasza, Gienia. No to Gieniu, przepraszam, ale... Bo ja chciałam powiedzieć, bo tutaj Marcin powiedział, że jest niemożliwe poprawienie w Wikipedii jakichś danych. No mnie się akurat udało poprawić dane. Chodziło o właśnie Węgra, który no nie potrafił się upomnieć o jakąś swoją krewną i w związku z tym poprosił mnie. No i ja napisałam tam do nich i zmienili na prawidłowe nazwisko tą żonę Łopuszańskiego. Dziękuję. No tak, niektóre informacje można poprawić. Czasem jest to właśnie, tutaj ja, nie tylko ja próbowałem zmienić, może to się w końcu udało z tym Leopoldem Szyjkowskim, ale nie tylko ja próbowałem zmienić tego Leopolda, miejsce na żywaczów i wiem, że tam nie dochodziło to do skutku. Właśnie z tej racji, że źródło encyklopedyczne główne, jakim jest PSB, podawało Żydaczów. No i jakby no podważenie encyklopedii w tym momencie na Wikipedii jest bardzo trudne, encyklopedyczne, dlatego ta zasada jest taka uciążliwa, tam trudna w przypadku, nawet jak wiemy konkretnie, że na pewno urodził się w Żywaczowie, tak? No więc, no ale to wiadomo, no to jest walka czasem ciężka, no ale czasem warto podjąć oczywiście. Dobrze. Pan Benku, bardzo proszę zadać pytanie, bo widzę, że... Znaczy ja w kwestiach doświadczeń z Wikipedią mi się udało zmienić zapis dotyczący Zbigniewa Cybulskiego, który urodził się w Kniarze koło Stanisławowa, około 150 km od Stanisławowa. Więc to mi się udało zmienić, ale po jakimś czasie, znaczy to chodziło o to Kniarze koło Sinsiatynia oczywiście, bo tam jest powiedzmy 10 kilometrów czy 15 maksymalnie, ale inna rzecz, że już w tej chwili to te informacje są już całkiem jeszcze bardziej zmienione w stosunku do Cybulskiego i Wikipedia nie jest żadnym źródłem informacji. Zdarzają się tam całkowicie, nie mówię o genealogii, całkowicie błędne wpisy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy, o których się bardzo niewiele osób zna. Ponieważ ktoś jakiś jakby temat prowadzi, nie za bardzo są w stanie to zweryfikować, w związku z tym zostaje tak, jak jest. Dziękuję. Dobrze, Benku, dziękuję. Jeszcze jedna osoba podniosła rękę, ale naprawdę nie wiem, kto to jest. Bardzo proszę tą osobę, żeby włączyła sobie mikrofon i zadała pytanie. To znaczy ja widzę Genia, jeżeli mogę już tak bezpośrednio powiedzieć, ma w dalszym ciągu rękę podniesioną. Jeżeli jest na stronie, przez stronę, to prawdopodobnie może się okazać, że nie jest w stanie tego wyłączyć. Dobrze. Proszę Państwa, w takim układzie na czasie nie ma żadnego pytania. Nikt dłoń nie podnosi do góry. Myślę, że trzeba będzie kończyć spotkanie.
Prosiłbym wszystkich o włączenie mikrofonów na chwileczkę. Wszystkie osoby, które powstały do końca spotkania, o włączenie mikrofonów. Marcin, to dla ciebie będą teraz brawa za fajny wykład. Bardzo nam to przyjemne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.